Witam wszystkich i zapraszam na kolejny odcinek XCOM. No i tak, sytuacja jest niezła. Budują się instalacje i najważniejszy przekaźnik satelitarny. Muszę szybko zdobyć więcej techników, mam 10 na razie, żeby kolejny przekaźnik mu i żeby móc następną satelitę wystrzelić, bo tu widzicie, że sytuacja z tymi dwoma państwami jest nie za dobra. Dzięki za info od Tomko Zorda, który mi tu podpowiedział, że przypomniał, że przekaźnik satelitarny i wystrzeliwanie satelity dobrze jest zrobić wystrzeliwanie satelity pod koniec miesiąca na to państwo, które będzie zagrożone, ponieważ może mi się trafić misja na przykład na któreś z tych państw i wtedy obniżę tutaj ten wskaźnik paniki. Okej, co tu jeszcze? Chcę zrobić też szybko szkołę oficerską, żeby móc większym składem jeździć na misję. Dobra. Jedziemy dalej. O, przecież nie tu, tylko tu. Skanujemy. Mamy połączenie z Radą. O! Jakaś dodatkowa misja. Rada otrzymała niecodzienne meldunki o próbach uprowadzenia oficjalnego konwoju armii francuskiej. Rzekomi sprawcy byli ludźmi, ale nasz wywiad informuje, że w tym rejonie mogą także działać obcy. Jeśli to prawda, pojawia się pytanie, jaki ładunek przywożą. Dobra. Okej. Okay. Jedyny problem, jaki mam teraz, to że medyk jest jeszcze ranny i to przez 5 dni. Ale dobra. Zapiszemy grę. Dobra. No i spróbujmy. Zwiastun. Tak, nie będę teraz próbował łapać obcych, więc mogę sobie tutaj wziąć granat. Żółtodziobowi damy apteczkę. I snajperowi damy scope. Dobra. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Francja prosi o pilną pomoc. To się nagadał. Oho, jakaś nowa misja. Mówi się o tej zasadce na francuski konwój wojskowy, ale nie wiemy nic na pewno. Nasze największe zmartwienie to aktywność obcych w tym rejonie, o czym informuje raport wywiadu Rady. Musimy zabezpieczyć to miejsce i dowiedzieć się, co tam się stało. Wyznaczono nowy cel. Dobra. Zapisujemy grę. Dobra. No to jedziemy. Okej, najpierw tym sobie podjedziemy tu. Remixem sobie podjedziemy tu. Snajpera damy na dach. Okej. Nie ma nic na dachu. Było trochę ryzykowne. A tą panią stawimy się tu i będzie tutaj od strony budynku nam zabezpieczać. O, jest kurde, jedno pole za daleko. No dobra, ale nie było żadnych obcych. Spoko. Dobra, dajmy teraz tak. Remixa tu. Oho. Niezwykle zbliżony do ludzkiego. Być może jest czymś w rodzaju szpiega. Zalecam się zbunkrował. I przeprowadzenie badań. Widzi go. A ten nie widzi, kurde. Tu. Zrobimy to wartę. Tego sobie ustawmy. Tu na dole. Żeby ten cieć zszedł. Dobra. Pani odjedzie tu. Troszkę chyba za daleko. Odjedziemy tu.
Dobra, zobaczymy co dalej. A, próbujemy przygwożdżenie zrobimy. No. Okej, to będzie warta. Pudło, dobrze. Okej. Teraz... Czy ten snajper może w końcu to zobaczyć? Kurde. Czemu go nie widzi? A, Remix też już go nie widzi. Dobra, podjedziemy tu. Warta. Ten Warta robi. Bo może nawet lepiej by robił tak. Pani tutaj będzie od strony drzwi. Tak. Z dwóch stron. Dobra. W tym na razie będę go trzymał z tyłu, bo to jest mój jedyny medyk. Na razie nie widać nic. Dobra, teraz spróbujemy otworzyć te drzwi. Tak jest. Oh fuck. O, ustawcie się razem! Nie ustawili się za dobrze. No, no. Nie sięgnie grana, ale dobra. Czy widzi coś snajper? No, tu jest. Więc nie będzie widział. Dobra, teraz zobaczył trzech aż. Jednak nie może strzelać. Tu się nim zbunkrujemy. Może strzelać z tego. Dobra, to sobie jeszcze zostawimy. Teraz tak. Tu mogę spróbować trafić tych dwóch. Tylko traf ładnie. Dobrze. Załatwionych dwóch. No ta. Będzie miała tutaj 70%. Ten nic nie widzi. Ale dobra, mam dobrą stronę. Nie będę używał granatu. Dobrze, pięknie. Tym sobie teraz spokojnie podejdziemy tu. Mam jakąś mapkę w ogóle. Warte. A tym sobie kucniemy. Ok, teraz sobie zapiszę. Bo dobrze mi idzie. Ok. No i teraz muszę uważać, bo oni tu chudzielce śmierdzą. To słaba osłona. Dobra, podbiegnijmy tym tu. Gdzie tu remiksem się ruszyć? O, może tu. Ach, kurde, jedno pole. Dajmy tu. Zrobimy przeładowanie. Ten sobie będzie siedział na dachu. I to na razie niech Warta robi. Spokojnie, spokojnie. Nie mam ograniczenia czasu, więc nie będę się śpieszył z tym. Dobra.
Teraz sobie podejdziemy tu. Zrozumiano. Widzę wroga. O! Dobra. Na dach. Na dach. Dobrze, gdzieś tam jest. No. Gdzie ty się nią ruszyć? O, mam. Damy ją tu. Okej. I tu się zbunkrujemy. A temu wartę damy. No, w końcu snajper. I spodłował. No, remix. Też spodłował. Niedobrze. Ale miał farta, no. O, fuck. Dobra, ale przeżyła. Zdają natrafione ogniem z broni obcych. Zdaje się, że tych ludzi zabiły zwykłe pociski. Aha. No, ciekawe, terroryści. Dobra, no teraz mi się tutaj zaprezentuj. Zrobimy tak. Przygwożdżenie. Powinien mieć raz lepszy strzał w głowę. 68. No dobra. No, zabij. No. My się wycofamy tu. I proszę, uleczanko. 4 punkty, akurat tyle co straciła. Dobrze. Okej. O, ten już. Przeładujemy. Tu robimy wartę. I jedziemy dalej. Ten już zdużył apteczkę. Podejdźmy tu, najwyżej się wycofam. Okej, z porządku. Robimy tak. I udajmy tu. Zrobimy wartę. Tura obcych. Coś tu widać. O, tu jest ocalały. Cholera, będzie ciężko. To jest. Dowódco, czujniki wciąż wykrywają życie w tym rejonie. Mamy nowy cel. Dobra. Zapiszemy sobie. Okej. Remix. Bójmy tu. Okej. Dobra. Tym fajnie by się było przejść na ten drugi dach. Dobra, spróbujemy. Ja się zastanawiam, co się będzie działo. Nie pamiętam. Co się będzie działo, jak tego do ocalałego, czy będę musiał go do strefy chyba odprowadzić. Już nie pamiętam.
Kopiujemy tu. Nic nie widać. Teraz ona podjedzie tu. Już tam idę. On podjedzie tu. Snajper. Snajper tutaj. O, fuck. Niedobrze. Niedobrze, kurde. Dobra. O, fuck, trafił mi snajper. Cholera, no. Ktoś żyje. Jeśli zabierzemy go na przesłuchanie, może dowiemy się, co się tu stało. Dobra, spokojnie, zaraz. Najpierw muszę tam tego 40% tylko. Tu będzie lepsza pozycja. Granatem, żeby go potraktować. Ja tak spróbujemy. Okej. Ach, niedobrze. Tu spróbujemy remixem. Nie będziemy robić warte. O tym się wycofajmy. Chwilowo. Bo mi zginie. Okej. Teraz mi podejdziemy tu. I też warty zrobimy. O, o, no i remix. Kurde, pudło. O Jezu, pół budynku rozwalił. No. Pięknie. Dobrze. Dobrze to wyszło. Okej. Okay. To sobie zapiszę. Okej. Okay. Dobra. Teraz będę podchodził do VIP-a. Jeszcze sobie poprzestawiajmy tutaj ludzi. Dajmy tego tu. Panią dajmy. Się dać, kurczę. Dajmy ją tu. Ale miksem się trochę wycofamy. Bo podejrzewam, że jak tylko tutaj obcego. To jest dobre miejsce. Jak z nim pogadam, to zaraz tutaj obcy wyskoczą dookoła. Podbijamy. Możecie mnie tu zostawić. Tak, tak, możemy cię zostawić. Absolutnie nic do powiedzenia. Zdaje się, że jako jedyny przeżył tę walkę. Prawdopodobnie znajdował się po stronie atakującej. Musimy go zabrać. Czy mu się to podoba, czy nie? Cele uaktualnione. Dobra. I zwiewamy tu. I tym... Bijmy się do środka.
Zdobyliśmy nowe kontakty wchodzące w rejon działań. O, żeż. Super. O, strzał reakcji. O, za jeden. Kurde, niewiele to dało. Ale zawsze. Widzi dwóch. Okej. Okay. Dobrze by było. Cholera. Dobra, zróbmy tak. Remiksem wybijmy się na górę. O, kurde, ale... No właśnie... O tym zapomniałem. Ale dobrze, pudło. Fart. Mhm. Jest flankowany. Okay. Załatwione. Mhm. Czy ta widzi? Widzi. Jeszcze sobie tym podjedziemy tutaj. Też widzi. A ten? Na 60. Co on tak jest słabo? Kurde. Strzelę z niego słaby. Dobra. Strzelamy. Nie, co ja? Ze snajperki. Do 5 punktów obrażeń. 100% na krytyka. Tutaj i tutaj. Dobra. Róbmy to. Dobrze, w końcu. Okej. No i to jest trochę słaba pozycja. Zrobimy... Okej, tu sobie zapiszę. No. Dobra. Okej. Jak tu dalej się... Pewnie będzie druga fala. Zostawmy się tu. Tym gościem. Tu się... ukrójmy. Kogo my tu mamy dalej? Tym. Jedziemy tu. Teraz Remix na Zim. Aha, to już się ruszał. Ten też. Dobrze, dobrze. Już mi się tu pokrzeniło. To warte. Laską zrobimy. Mhm. No tak, wiadomo, że to było, że to będzie pudło. Tylko jeden? Tu podjedziemy. Potem... O, ten... Widzi nieźle. Co tak? Kurde. Słaba celność. Fuck. Zapominam cały czas o tym. Dobra. Dobrze, ładnie. Czy tu będzie zatruta? Czy nie wiem.
Dobra, ustawimy nią tutaj, tego gościa. A tym ustawmy się tu. Ten... nie to, tylko to. Uderzeniowy jeden. Do waszej pozycji zbliża się przeciwnik. Aha. Trzech tym razem. No. Nie za bardzo co mam robić. Muszę czekać, aż coś się pojawią. Ewentualnie snajperem tutaj. Przeładujemy. Dobra. Muszę czekać, aż wylezą. Bo... dobrze, pudło. Okej. Dobrze. No szkoda, że go nie zabił. Dobrze. Dobra. Dobra, jak tu się ustawić? Okej, jak tu się ustawić? To jest bardzo złej pozycji Remix. Dajmy go tu. Przeładujemy. Tym flankujmy tu. Przechodzę na pozycję. Dobra, na razie się nad tym zastanowię jeszcze. Teraz tak. Fajnie by byłoby uciec. I tak zróbmy. Dajmy to. I co, strzelamy? No spróbujmy oddać strzał do niego. Ach. Ten warta, no bo przecież 28% szans na trafienie, szkoda gadać. No, okej. No, na zim. A dwóch mógłbyś trafić. Dobija mnie tym gościem. Okej. O Boże, jeszcze? Okej. Okay. No, teraz też sobie zapiszę, bo tu przeżycie tury na turę to jest dosyć trudne. 54%. Mogę podjechać tu. Mogę flankować. No tak. I co, też tylko 54%? Nie, dobrze. Coś tutaj dziwnie. Zabij. Dobrze. Nie otruję go? Nie. Nazim, czy ty coś widzisz? Flankuję i 48%. Co za... też 35%, 55% szans na trafienie krytyczne.
Dobra, ale co pani będzie widzieć? Czy pani... Nie, nie podbiegł do tego. Dobra. Tu się ustawmy. Ok. 52%. Spróbujmy go trafić. Dobrze, ładnie. No i skoro tamten robi wartę, 55. Dobra. Aha, tam jest chyba jeszcze jeden wyskoczył. Dobra, tym robimy wartę też. Tym się bunkrujemy. A nazimem walimy sektoida. Sektoida. No. No Boże. Kurde. No i co na to obce? Dostał. Pięknie. Okej. Okay. Muszę sobie sprawdzić quick save. Dobra. Zawijamy się stąd. Zamik zadamy tu. Nazim na razie będzie ubezpieczał. Chociaż... Dobra, tu jestem dobrze obstawiony. Ok, niech ubezpieczy. Zobaczymy, gdzieś tu jeszcze jeden pudzielek został. Niech kombinuje. Mogę przeładować. Ten się bunkruje. Ok. O! Nazim i Weaver. Nazim. O Boże! No nie, i zabiję mi remiksa. Nie. Żyje. Się ustawił skubany, no. Dobra, spróbujemy zrobić tak. O, jak on to przeżył? Ty ciociu. Dobra, spróbujemy. Kurczę, sprytnie się ustawił, no. Czy tu go zobaczy remix? No, zobaczył. Zrobimy przygwożdżenie. Trzeba było to wcześniej zrobić, cholera. I teraz ten go nie zobaczy pewnie stąd. Może zobaczy, no. Albo i nie. No. Okej. Udało się. Dobra, nie ruszymy się stąd. Remix musi przeładować. Tu nie mogę podbiec, bo się jeszcze zatruje. Dobra, tu.
Teraz pani. Mamy ją tu. Przeładujemy. Teraz żółtodziób. Jedziemy tutaj. Nic nie widać. Jedziemy jeszcze dalej. Tutaj trochę tak głupio. Chcę stąd jak najszybciej uciekać. No dobra. Zbliża się wróg dowódcy. Kurde. O, udzielec. Warte mu. Chyba ci go nie widzą. Dobrze, 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 dobrze. Tu się przesuniemy tu. Okej. Tym. Do ławeczki podbiegniemy. Próbujemy. Okej, tu sobie zapiszę. Okej. Dobra. Czy ja? Jeszcze nim nie dobiegnę. Kurde, tak. Przewycofać go tu. Okej. Mam nadzieję, że obcy go tu nie zobaczy. Damy remiksa tu. Oczywiście jest wartą. No zima. Tu. Nią się schowamy. Okej. Okej. Jeszcze może dodajmy tu. No i co na to obcy? Warta. Okej. Dobra. To jest coś. Tu będę mógł chyba podbiec nią. Dobra. Gdzie ona jest? Ale zrobimy sobie przygwożdżenie. Nim, oczywiście. Czyli remiksem. Jakby ona miała już naprawdę 100% strzał. Strzelanie w biegu, pyk. Tu się ustawimy. Okej, pięknie. I 100%. I dziękuję, dobranoc. Żeby jej nie otruł. Dobrze. I do widzenia się z państwem. O Boże, co za misja masakra. Doskonale poszło. Kurde. Sakra to była. O, ale awansów. Sierżant, sierżant, sierżant. Dobra. No i jeszcze żółtodziób nie wrócą. Dobra, zrobimy sobie tak. Sierżanta. Teraz błyskawiczny efekt powoduje, że pierwszy strzał reakcjonalny na tej jednostki automatycznie chyba. Aha. To jest dobre. To jest dobre. Pierwszy strzał oddany z odległości 4 pól do celu. Nie wymaga użycia punktu akcji. Nie można łączyć ze strzelaniem w bieg. Ale to jest fajne, ale to mi się wydaje, że będzie bardziej praktyczne. Bo to pozwala jej w sytuacjach, kiedy jest przebiega przez w strefie widzenia obcego, który ma wartę, to wtedy jakby to nie będzie miało znaczenia w jej przypadku. To sobie stwierdzimy. Okej. I jeszcze sobie. A tu króliczek jej dodał ksywkę. A zaraz sobie zmienimy tą ksywkę, bo już mam wymyśloną. Zeus, ten ma ksywkę. A tu mamy tak. Rewolwierowiec daje pistoletą bronię do 2 obrażeń. Dobre. Ale niedobry teren. Plus 10 do celności i plus 10 do obrony przeciwko wrogom znajdującym się niżej. To jest dobry. Efekt komuje się z osobą premium za wysokość. No dobra, a ten?
Grenadier drugi. Okej, dobra, to po prostu zatwierdzimy. Kuszące to jest. Ale Tomko Zord mi tu napisał, że warto robić rewolwerowca. Celność mu się podniosła. Dobra, zrobię sobie tego jednego rewolwerowca. To nie jest takie złe. Jak będzie plazmowa spluwa, naprawdę będzie mógł tym nieźle nasuwać. Medal przyznano. Krzyż służby międzynarodowej. Wejdź do koszar, aby wybrać specjalną zdolność do tego medalu. Ok. Medal odwagi. Sekcja złap. Ok, ok. Przeżyła samą salę, powinien zdjęć w kiedyś zmniejszył. Pamiętaj, będziemy cię obserwować. I teraz tak. Dodajmy sobie ksywki porządne. Będę drużynę. W grenadierów będzie. Bo to i tak nie tak wcale źle. Dobra. Przenosimy to nie tu. Obsażenie. Co on? Nie miał nic? Kurde, może nic nie miał. To się męczyłem przez pół misji. Może nie. Dobra, dajmy mu ksywkę. Kolosom? Kolosm? Tu kolega sympatyczny poprosił, żeby dołączyć do gry. Proszę bardzo. Okej. Okay. No, sobie możemy. Może byś chciał jakieś tutaj różowe kolorki? Snajper to coś takiego. Bo pancerze może zmienić. Może na taki niebieskawy. Okej. Okay. Twarz, kolor skóry, to coś będę zmieniał. Nie, spoko. Chyba jest ok. Ok, no mam nadzieję, że będzie teraz trochę lepiej nasuwał tutaj. Dobra, jeszcze tu zmienimy sobie tej ksywkę. I tu będzie ksywka Temeria. Ok. Nie będzie po polsku, wydała tylko po angielsku. Której nie wcześniej nie zmieniłem. Taka, żeby podobna była do Temera. Temer lubi grać tymi laskami w grach, więc myślę, że się nie obrazi. Po włosy nie zmienimy na takie, co ma. Nie po polsku, tylko włosy. Ma takie długie, że tu chyba się nie da. O, takim. Tu hełmy są. No, nadam mu tą z kucykiem. Okej. Okay. Będzie taki. Dobra. Słuchajcie, na koniec zrobię tylko jedną rzecz. Bo muszę zmienić na przesłuchanie Sektoida. Ona coś tam wspomniała, że być może jest jakiś ograniczony czas na przeprowadzenie tego przesłuchania, więc rozpoczniemy projekt. Ok. Dobra, i to by było tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia.